Co? Unikalnością mojego zbioru, ja by tak powiedział, że wszystko, co tu jest, to jest wyłącznie z terenów z tego kraju, z terenu głównie województwa wileńskiego, częściowo województwa nowogrodzkiego oraz poleskiego i częściowo białostockiego. Ale głównie to naprawdę przedstawione to jest Wileńszczyzna. No, to nic Nie, trzeba dziwnego. dodać, że jeszcze dla wielu widzów chyba to będzie, no, znaczy wiedzą, ale może nie do końca uświadamiają w tym momencie, że ta stara Wileńszczyzna w znacznej części leży dzisiaj na terenie Białorusi, Republiki No Białoruś. tak. No, trzeba sobie uświadamiać, że Wileńszczyzna nie są tylko Soliczniki, ale także i Wołożyn, i Mołodeczno, to też i Raków tutaj, gdzie jesteśmy, to też jest No tak. Wileńszczyzna. To taka najbardziej chyba południowa Południową część, część tak. Wileńszczyzny. Od czego zacząć? Ciężko powiedzieć. Mamy tu takie urządzenie szkolne, jak ta dążka. Tabliczka, tak, Tabliczka, tak, dokładnie, taka tabliczka indywidualna. indywidualna, jak to nie było papieru, to korzystali się uczni. No, może nie jest. Czym kredą tutaj pisano? Chyba nie, nawet może i nie kredą. A jak to było krejda, to pisali krejdą. To raczej to było dla lat 20. Albo Już specjalnymi ołówkami tak, jakimiś. ołówkami, da. No to głównie chyba lata 20. Już w 30 latach to było Zeszyty wystarczy. były Tak, już. już wystarczyło tych zeszytów. Ten globus, to jest typowy szkolny globus, malutki, byli większy. Można go No obrócić? tylko tak, ta możemy pokręcić. No, produkcji warszawskiej, no, taki był do szkół powszechnych. W każdej praktycznej szkole coś takiego stajało. Chciałbym może pokazać, to z przodu leżą podręczniki wydawnictw wileńskich. W Wilnie istniało w ten czas dwa dużych wydawnictwa, które zajmowali się produkcją podręczników. To bardzo znany firma księgarzy Zawadzkich, istniejąca prawie przez 150 lat w Wilnie. Mamy tu u nas katalog podręczników własnie. Informator Informat szkolny. szkolny, tak, nakład księgarni Józefa Zawadzkiego. I to taki wielki, wielki, naprawdę, kilkaset pozycji, tylko różnych podręczników i innych literatury dla szkoły. I też nie mniej popularny w tym okresie też taki katalog księgarni Kazimierza Rudzkiego. To właśnie te podręczniki produkowane w tej księgarni, bardzo piękny, ozdobny, nawet dziś to przyjemno wziąć do ręki i rozumiesz, że to nauczanie było naprawdę wysokim poziomie. Jak na tamten okres. Ta, no tak naprawdę i dziś to wygląda całkiem Nieźle. przyzwoicie. Tak, nieźle, tak, całkiem nieźle. To naprawdę w niejakim czasie to dla mnie był przerażony tymi podręcznikami. Niektóre podręczniki faktycznie jest takie pamiątki historii. Zaczęło się to u mnie wszystko od tego podręcznika przyrody. To Przyrody, pierwszy, tak. tak, przyrody. Jest taki bardzo już źle zachowany. Jest on dla mnie ciekawy ze względu na kilka rzeczy. Już pisałem o tym u siebie na stronie Facebooku. Gdy my otworzymy jego, zobaczymy tu nadpisy w języku polskim, wykonane jeszcze w 65 roku. I rozumiem, że ta rodzina, która korzystała się jeszcze w okresie przed wojną tym podręcznikiem, przechowywała u siebie jego i właśnie przez długie jeszcze lata powojenne korzystali się językiem dla jakieś czysto takie pobytowe notowanie, ale jest tu i inna rzecz. Tu w podręczniku znalazłem taki mały papier. Może pokazać później szczególnie. To jest adres. Adres i data 1952 rok. I to widzimy, że to adres do Sybiru. Prawdopodobne, że ktoś z członków rodziny po wojnie był Zesłany. zesłany do Sybiru i rodzina, która pozostała, pisała listy do swoich rodaków. To tak by przez ten podręcznik
przed nami cała historia rodzinna, taka malutka historia, ale i ciężko, i tragiczna, i ciekawa. Co jeszcze? Może do świadectw jakoś tam? No, idziemy. Do świadectw, tak. Mam też bardzo rzadkie dokumenty. Teraz pokażę. To różne świadectwa, dyplom, czyli świadectwo nauczycielskie, właśnie do nauczycieli. Tych szkolnych mamy to kilkadziesięć. Tych nauczycielskich, tak, kilkadziesięć. To bardzo rzadkie. Bardzo ciekawy jest ten zespół z dwóch dokumentów. Nauczycielka ukończyła, tu mamy świadectwo dojrzałości, seminarium nauczycielski w województwie lwowskim. I przyjechała chyba tu na najbardziej daleko północno-wschodni część, do powiatu Brasławskiego. No, bardzo, tak. Chyba najbardziej północna część. Najbardziej północna. Tamtej Polski. Jeszcze. Tak, przyjechała ponad 1000 kilometrów. No ile rozumiem, po prostu dostawała wynagrodzenie, gdy uczyła się i musiała odpracować. Coś jest takiego u nas dziś, ale to samo było w Polsce. Dystrybucja, da, jak nie możesz... Absolwentów jakby tak, szkół wyższych. Musisz odpracować kilka lat w takim miejscu. Ale tu po przyjeździe musiała też ponownie zdać jeszcze inny egzamin o tym, że jest, może być nauczycielką w szkole. I to już złożyła ten egzamin właśnie w tym powiacie Brasławskim. Tak. To taki zespół z dwóch dokumentów. No ciekawe rzeczywiście. Tak. I mam też jedną legitymację nauczycielki z Grodna. Lata 30. No taka typowa легитимация, хотя ж были и инны, легитимация урзędnicza для nauczycielki школ powszechnych. 32 рок. То такая пенкна пани nauczycielka. Thank you.